Nie wiem, ile mi się nagrało, bo ten powiedział, że tam wyłączyła się kamerę. Jeszcze raz będziemy wysyłać pozdrowienia dla Mariki i dla Łukasza, tak? Bo oni nie mogli być z nami dzisiaj, bo to jest trochę daleko od traktów komunikacyjnych, nie? No, jesteśmy w centrum Krakowa. W samym centrum Krakowa, także zrobiliśmy kilka zdjęć. Także będziemy ten. To jest czakram wawelski. To jest ta energia, która wpływa cały czas z tego Krakowa, od naszych tutaj, nie tylko od kamienia, od skały, ale od naszych Witam oficjalnie. Dzień dobry Państwu na 21. spotkaniu Towarzystwa Zwolenników Czakramu Wawelskiego. W temacie dzisiejszego spotkania, bardzo ważnym, jak zresztą każdy tutaj tworzymy wspólnie to dzieło, w temacie czas na zmiany. Ja myślę, że wiele osób tutaj do nas przybyło, bo jest gotowych na zmiany, a ci, którzy nie przybyli, zmiany przyjdą do nich. Tak jest. Proszę Państwa, zanim cokolwiek rozpocznę, to zwrócę uwagę Państwu, że na to, co ja trzymam w ręku, poza mikrofonem, taką karteczkę biało-czarną, i macie Państwo te karteczki na stolikach. To dotyczy nie tego, co my dzisiaj będziemy robić. To dotyczy tego, co będziemy robić za kilka dni, w najbliższy czwartek, na Małym Rynku w Krakowie, w księgarni Cud w sali konferencyjnej. Ja o tym jeszcze będę dzisiaj mówił, ale można te karteczki wziąć, można rozkserować, można zaprosić znajomych i przyjść na to spotkanie. Tylko wcześniej bardzo bym prosił zadzwonić do mnie, bo jeżeli będzie więcej niż 20 osób, to wtedy będziemy w innym miejscu, też na Małym Rynku, w nieco większej sali. Pytanie, sala taka do 20 osób. Zobaczymy, dlatego wtedy ja będę informował, czy to będzie w Cudzie, czy w innym miejscu. Ale ponad cudów nie ma, są tylko nierozpoznane zjawiska naturalne. Drodzy Państwo, czas na zmiany. Czas na zmiany, a więc nie dlatego, że jest wiosna, nie dlatego, że mamy rok 2023, ale dlatego, że my jesteśmy gotowi na te zmiany. Bo gdybyśmy nie byli gotowi na zmiany, no to te zmiany by nie następowały. Ja powiem, że oprócz hasła przewodniego tego tytułu, czas na zmiany, jest takie inne, jeszcze mniejsze powiedzenie, które Państwu zacytuję po naszym gościu, który za chwilę wystąpi, ale ono dotyczy świadomości. Ja powiem tak króciutko, od poziomu świadomości, a potem przejdę do innego poziomu w następnym wejściu, a mianowicie jak w Twojej głowie się nie zmieni, to nie zmieni się w zdrowiu i w kieszeni. Jak w Twojej głowie się nie zmieni, to nie zmieni się w zdrowiu ani w kieszeni. I to jest taki drugi tytuł, ja to potem rozwinę, bo nasi następni gości będą mówili również o zdrowiu, o terapiach, o ekologii. Ale rozpoczynamy rzecz naprawdę fantastyczną. Za chwilę Państwu przedstawię naszego gościa, który przybył za granicę. 21. spotkanie. Musieliśmy czekać ponad 5 lat, aż przyjdzie energia i będziemy mogli gościć mówcy za granicę. Ale ten mówca, który przybył do nas, za chwilę tutaj będzie na scenie. Państwo doskonale znacie tą osobę. A ponieważ Państwo ją znacie, jeszcze ja wam też zapowiem, to chciałbym prosić, żebyście Państwo przedstawili się nam i powiedzieli swoje imię, powiedzieli skąd przybyli, żeby nasi goście, osoby, które będą wykładowcami, usłyszeli to, żebyście się mogli poznać i nie byłoby stresu. A więc na raz, dwa, trzy mówimy swoje imię na głos. Raz, dwa, trzy. I już jesteśmy przedstawieni. Teraz skąd przybyliśmy, z jakiego miejsca, z jakiej miejscowości? Też na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Aleppo. Znakomicie, proszę Państwa. A więc już wiemy, jak mamy na imię, poznaliśmy się. Wiemy, skąd przybyliśmy. Teraz się dowiemy, dokąd zmierzamy. Proszę Państwa, zapraszam na scenę wspaniałego człowieka. Osobę, która jest znana w świecie, w Europie
i gdzieś w gwiazdach tych naszych cudownych swojej misji pokoju i niesienia prawdy o pokoju i o wolności. Znana w środowiskach wolnościowych, znana w środowiskach również patriotycznych. Człowiek medialny, człowiek, którego Państwo znacie. Gość specjalny naszego spotkania, pan doktor Nabil El Malazi z Syrii. Prosimy bardzo. Dziękuję Ci, przyjacielu. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. Jest mi naprawdę bardzo przyjemnie gościć tutaj z Wami i obchodzić właściwie 21, tak? 21 obchodzi szakramu babelskiego. Jak wiemy wszyscy, szakr to oznacza energia. Ale ja mam inne, powiedzmy, zdanie o pochodzeniu tej energii. Ja myślę, że nie ta skała daje nam energię, tylko my dajemy tej skale energię, żeby ona po prostu nas wspierała i zasiliła. To my jesteśmy tą energią, która powinna właściwie w dalszym ciągu, czy cały czas powinna świecić, powiedzmy, prawością i w sercach naszych cały czas ta energia. To jest to. Jestem bardzo, bardzo wzruszony, że zostałem zaproszony, nie wiem, potraktowany specjalnie, nie wiem dlaczego. Jestem zwykłym człowiekiem, zwykłym patriotą właściwie i syryjskim, i polskim. Przede wszystkim działam na rzecz Polski, bo mieszkam tutaj od ponad 50 lat. Moje dzieci się urodziły tutaj, są Polakami też. Też mają obywatelstwo syryjskie, oczywiście moja rodzina. Natomiast tutaj przeżywam pewne doświadczenia i próbuję moje doświadczenia z rejonu Bliskiego Wschodu, czyli z rejonu Syrii, czyli z mojej tradycji, cywilizacji aramejskiej, semickiej, aramejskiej przede wszystkim. Chcę po prostu, żeby sytuacja, która wydarzyła się na Bliskim Wschodzie, planowana sytuacja, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale wydarzyła się tam, a planowana w Polsce już od dawna też, sprawa przyjęcia, powiedzmy, kultury, przewłaszczenia kultury polskiej przez niektóre grupy etniczne i wywłaszczenia czy przewłaszczenia majątku polskich obywateli, polskich suwerenów. Chciałbym to po prostu przerwać. Chciałbym, żeby Polska, żeby Polacy odzyskali swój kraj w taki sposób, że jesteśmy suwerenami. Ta cała, powiedzmy, zasoby naturalne, które są w tej ziemi, to nie tylko my jesteśmy tymi zasobami naturalnymi. To nie tylko my jesteśmy tą energią, która, powiedzmy, daje bodziec, żeby ta ziemia polska, żeby ta Polska była Polską, ale i są zasoby naturalne, które zostały wywłaszczone, zostały odebrane nam w jakikolwiek sposób, sprzedane, oddane, czasami za darmo komuś tam i to jest właściwie niepotrzebne. A ja, tak jak mówię, polegam na moich doświadczeniach w tamtym rejonie, na Bliskim Wschodzie i wiem, czym to oznacza, co to oznacza, pewien kierunek, pewna narracja, która jest narzucona nie tylko nam, Polakom, ale wszystkim ludziom na świecie. To jest narracja tam polegająca na, nie będę wchodził mocno w politykę, polegająca na, nie wiem, słowa antysemityzmu, czy słowa Holokaustu, czy tak dalej. Polacy przede wszystkim ucierpieli na tym wszystkim, na tych wszystkich w czasie I i II wojny światowej, szczególnie II wojny światowej,
wiadomo, wszyscy wiemy, że pierwszymi więźniami do tego Auschwitz to byli Polacy z Tarnowa, z więzienia w Tarnowie. To było 231 osób z Tarnowa. To było pierwszy ten. Natomiast i Holokaust dotyczył przede wszystkim Polaków, bez względu na to, jakiej religii wyznają, czy jakiego tam, powiedzmy, narodowości właściwie. Także to dotyczyło nas, Polaków, przede wszystkim. To tak jak i... Nie będę rozwijał tematu, bo to nie jesteśmy tutaj w tej sprawie. To są pewne elementy historyczne i ktoś próbuje po prostu zmieniać tą historię. Tak jak z antysemityzmem, a my wiemy, że największymi antysemitami są w tej chwili ci, którzy założyli największe getto w Palestynie, w Gazie. Ponad 2 miliony osób mieszka w getcie. Oni są otoczeni, oni nie mają, ledwo dostają jakieś paliwo na uruchomianie na przykład tej jedynej elektrowni, zwykłej elektrowni. Są otoczeni, nawet nie mogą łowić na wodach Gazy, bo od razu są atakowani, zabierani, aresztowani i tak dalej przez jakieś tam władza, która, powiedzmy, znalazła miejsce w Palestynie w 1948 roku, 15 maja i determinowała właśnie ten naród palestyński, który składa się i z Żydów, i z muzułmanów, i z chrześcijan przede wszystkim. Ci wszyscy Palestyńczycy, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, oni oponują, oni są przeciwko powstaniu tego tworu sionistycznego tam w Palestynie. Oni palą flagi z tą gwiazdą tak zwaną Dawida, a tam też historia tej gwiazdy jest zupełnie inna. I oni po prostu nie są, mówią głośno o tym, że ten twór nie powinien był powstać. I oni też są zdeterminowani przez tych Chazarów, którzy przyjęli tę religię judaistyczną i którym wciskano do głowy, że skoro oni przyjęli, oczywiście naród chazarski istnieje, i oni zostało mu wciśnięte do głowy, że skoro przyjęliście taką religię, to jesteście narodem wybranym, jesteście Semitami nawet. Zostało im to. I oni idą tą narracją, że my już jesteśmy Semitami, a są, nie mają nic wspólnego z semityzmem. Ale ja wchodziłem w tematy historyczne. Ja chcę, żeby ta Polska była naprawdę tą Polską, którą z nami. To nie jest tylko las, w którym się objawił ktoś tam w jednej grupie etnicznej i powiedział tu Polin na przykład. To nie jest to. To nie jest ta Palestyna, która jest pustynią, bo przecież Palestyńczycy budowali Jerozolimę, która nazywa się Al-Quds. Al-Quds to jest świętość, która została budowana 5000 lat przed naszą erą przez Palestyńczyków. I to miasto jest jedno z najstarszych miast świata. Tak jak Aleppo, moje miasto, z którego ja pochodzę, jest najstarszym miastem świata według UNESCO, to Jerozolima jest na tej liście tych najstarszych miast. 5000 lat przed naszą erą. Została wybudowana przez Palestyńczyków, przez Kanaanejczyków, bo tam przewinęły się i tak dalej, ale te narody to są aramejskie, to są ci Semici, prawdziwi Semici. Natomiast Abraham urodził się w mieście Ur, na terenie obecnego Iraku. Ur, koło Babilonu. Ja mówię 1900 lat przed naszą erą, ale jeżeli ktoś tam przeczyta dokładnie, to dokładnie w roku 1800 przed naszą erą urodził się. I został niby polecenie pojechać tam, prowadzić swój lud, a lud, przecież Abraham jest ojcem wszystkich trzech religii, nie tylko jednej, nie będę mówił której. Czyli ojcem wszystkich trzech
religii na świecie monoteistycznej. I Abraham, idąc śladem do tej ziemi kanaanijskiej, do Kanaanu i tak dalej, niby ziemi obiecanej, bo przecież Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie może obiecać ludziom, którzy nie zasługują, obiecać im ziemię, która jest ziemią takiego narodu z tradycjami, tak jak mówię o Kanaanijczykach i tak dalej, Palestyńczykach. Nie może to zrobić. No ale tak została wciśnięta nam ta narracja, tak jak i inne. I nie dojechał, nie doszedł do ziemi obiecanej, tak zwanej ziemi obiecanej. Zresztą nie wiadomo, co to za ziemia, która to była ta ziemia obiecana niby i tak dalej. I utknął tam gdzieś po drodze razem ze swoimi, powiedzmy, ludźmi. Także nie ma żadnego wątku historycznego. Nawet Abrahama, ojca wszystkich religii, ojca narodu, nie ma żadnego wątku historycznego w tej historii. I teraz chciałem porównać. Abraham urodził się 1800 lat, nawet powiedzmy w 1900 przed naszą erą. Nie? Jerozolima 5000 lat przed naszą erą budowana przez nią. Czyli 3100 lat po wybudowaniu Jerozolimy, która istniała, która tętniła życiem. A ten lud, który został wygnany z Egiptu, nie wiem, bo są różne teorie na temat tego wygnania, ale są historie, daty właściwie, które różne są. Jedne mówią o 1100 lat przed naszą erą, drugie mówią o 1200 ileś tam, czyli w 1300 lat przed naszą erą, w czasie panowania Ramzesa II w Egipcie. Niby w tym czasie zostali wygnani. No dobrze, więc zostali wygnani z Egiptu, czyli oni tam mieszkali, powiedzmy. Nie wiadomo, czy z Egiptu, czy tam gdzieś z południa, tam gdzie teraz Arabia Saudyjska, czy tam gdzieś z Babilonu, czy tam gdzieś tam, nie wiadomo. W każdym razie mów mi, że to z Egiptu rzeczywiście, tak jak Biblia mówi. I tyle. No zabłądzili 40 lat i później dojechali niby tam do tej ziemi. Jakie można mieć prawo do tej ziemi, przyjeżdżając, przepływając do tej ziemi? Jakie można mieć prawo własne, jedyne do tej ziemi? To nie mam wytłumaczenia. Dlatego po prostu, bo to jest, tak jak mówię, narracja jest cały czas o wciskaniu nam wszystkiego, co oni potrzebują. Bo przecież jeden z tych byłych prezydentów tego tworu sionistycznego kiedyś tutaj w Sejmie Polskim powiedział, zostaw mi historię i twórz mi historię od nowa. Nie, proszę Państwa, nie. Nie będziemy tworzyć, my tworzymy cały czas historię. Ale ta historia, która była, która jest udokumentowana, ona jest i jej nie ma możliwości, nie ma opcji, żeby ją zmienić po to, żeby osiągać jakieś tam cele swoje powiedzmy, no wiadomo jakie. Wszedłem w jakiś taki chyba za duży temat, ale chciałem liczyć na Państwa energię. Ja mówiłem na początku o energii, o tym czakramie. Chcę liczyć na Państwa energię. Naprawdę to Wy jesteście tą energią, proszę Państwa. Żadna skała, bo jest i skała w Lublinie, na przykład na zamku w Lublinie, jest ten mit, niech ten mit zostaje rzeczywiście, bo czasami też energię czerpiemy z tego mitu, że tam ta skała daje nam energię, no to my rzeczywiście pobudzamy się, ale pobudzamy naszą energię, która tkwi w nas. I chciałem, żebyście Państwo tą energię cały czas, tak jakbyście byli koło tej skały całe życie i cały czas, żebyście czerpili tej energii z tej skały, ale ze swojego serca cały czas. Ta energia, która powinna płynąć z waszych serc
proszę Państwa. I ona, ta energia będzie nam dawała nam, naszym pokoleniom, będzie nam dawała spokój i będzie nam zwracała naszą, potwierdzała właśnie naszą tożsamość, którą ktoś tam próbuje nam odebrać. Dziękuję Państwu. Dziękujemy panu doktorowi. Ja chciałbym tutaj wręczyć naszemu szanownemu gościu coś skromnego, co płynie w głębi serca. Jest to książka, którą spowodowałem blisko 10 lat temu. Wiele tutaj elementów tej mojej twórczości, mini twórczości dotyczy wolności, dotyczy twórcy, dotyczy źródła. Dotyczy Krakowa, dotyczy życia po prostu. I to, co jest najważniejszą wartością, miłość. Tu również są nasze symbole Towarzystwa Zwolenników Czakramo i Impulsu Świadomi Wolności, tych dwóch grup, które tutaj są połączone. Także proszę przyjąć, panie doktorze, tą skromną formę podziękowania. Dziękuję bardzo. No i proszę zanieść ten znicz spokoju, miłości i wolności w swoim działaniu po całym świecie. Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mowy krótkie, mowy długie, mowy bardzo długie. Życie krótkie, życie średnie, życie długie, życie bardzo długie. Działanie krótkie, działanie średnie, działanie długie, działanie bardzo długie. Czemu ja to mówię? Proszę Państwa, pora, żeby odtajnić sposób i sukces, jaki spowodował to, że przetrwaliśmy 5,5 roku jako Towarzystwo Zwolenników Czakramu i poza energią, poza wnętrzem naszym, świadomością, rozwojem i tak dalej, jest coś bardzo ważnego, o czym nie mówiłem nigdy, ale co włożyłem do mojej klapy w marynarce pod tym znaczkiem, który jest u góry, jest taki mały znaczek. Sekret życia i diamentowe oczko. Tak, oryginalny diament nad literką I. Proszę Państwa, wszystko, co od 30 lat robię, dotyczy pewnego projektu, który pokazał mi pewien człowiek około 32 lata temu, 31 lat temu. I on mnie nauczył jednej bardzo ważnej rzeczy. Cokolwiek robisz, pamiętaj, że będą temu towarzyszyć pieniądze. Będą temu towarzyszyć koszty. Będą temu towarzyszyć wszelkie inne materialne rzeczy. Ale cokolwiek robisz, jeśli nie włożysz tam czegoś, co jest niematerialne, to się rozsypie. A co to jest? A on mówi, wartości. Wartości. Następnie podarował mi książkę. A potem zaprosił do współpracy. I przez okres 30 lat ja tworzyłem jakby z gronem przyjaciół, wielu z Was w tej grupie, bo ta grupa Towarzystwa Zwolenników Czakramo, kochani, to Was jest ponad 270 osób już przez te 5,5 roku. Raz na sali tutaj mamy 30 osób, raz 50, raz 60. Dzisiaj jest bardzo dużo osób z towarzystwa, mniej osób nowych. Ale chcę powiedzieć, że budowanie na wartości wszystkiego, co w życiu osiągnąłem i osiągałem, dało mi poczucie spełnienia. Spełnienia, że coś dobrego robię, bo nie pozostawiam po sobie rozwalonych mostów, tylko pozostawiam, buduję mosty. Nie tworzę płoty, bariery, nie robię jakieś tam, powiedzmy sobie, odgrodzenia, tylko staram się z Wami, z tymi ludźmi, z którymi współpracuję, tworzyć to coś. I proszę Państwa, dlaczego mówię o tym diamentowym oczku? I wpadłem na genialny pomysł. Wtedy nie wiedziałem, że on jest taki genialny, że zrobię edukację. Taki edukacyjny zespół pod nazwą Sekret Życia. Znamy tą książkę Randy Burr pod tym Sekret i tamtych wszystkich mówców, rektora i tak dalej, i tak dalej. I kilku z nich jest mi dobrze znany, bo mam z nimi kontakt. Jeszcze z Esther i Jerry Hicks miałem kontakt, kiedy on żył. I
Proszę Państwa, wpadłem na pomysł, że jeżeli stworzę na bazie tego projektu sprzed 30 lat system edukacyjny, to on doprowadzi ludzi do tego, że oni będą chcieli być, będą chcieli przebywać, będą chcieli być razem. I to się stało. I wiele ludzi uzyskało taki symboliczny poziom diamentowej perełki. Ale potem trzeba to zamienić tutaj na inną formę, na formę nominacji. Na Radę Starszych, na prawidło. Proszę Państwa, alfabet jest jeden. I możemy ułożyć z tego alfabetu słowa, zdania. Mogą one boleć, mogą rozświetlać, mogą być piękne, a mogą być cyniczne, mogą być wulgarne. Masz tylko jeden alfabet. Co ty z tego zrobisz, się zależy od tego, co ty masz w sercu. Co ty masz w sobie. I proszę Państwa, paręnaście miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy o terapeutyce i na nasze spotkanie przybył Cezary Stawski, dostajecie Państwo również różne inne linki na temat tej terapii dotyczącej odżywienia komórkowego. Takie będzie też spotkanie w czwartek, tu w Cudzie, gdzie możecie zaprosić znajomych i nie tylko. Ale cały czas mi czegoś brakowało. Cały czas miałem na domu. To jest produkt. To są pieniądze. Ale najważniejsze jest zdrowie. I to zdrowie musi wynikać również z tej gotowości, świadomości na to, żeby to przyjąć. Ale też ważna jest grupa, społeczeństwo i środowisko. Bo my wszyscy mamy jedną wspólną cechę, jedną wspólną wartość. To źródło, z którego żeśmy przyszli tutaj. Źródło miłości. Iskra, światło. Diament. Jak powstaje diament? No jako człowiek węgla, bo ma wykształcenie górnicze, pewnie część wiecie Państwo, no to diament powstaje przez potężne ciśnienie właśnie na węgiel. Ciśnienie, węgiel jest podawany ciśnieniu i powstaje diament. I my mamy w sercach, w naszym fraktalności, w naszym DNA, w naszych strukturach właśnie takie małe kryształy, które są formą życia. Znany japoński, nieżyjący już naukowiec Emoto stwierdził, że jeżeli do brudnej wody będziemy emanować słowem miłość, światło, piękno, to woda będzie zmieniać kryształy, te właśnie formy zanieczyszczenia, na kryształy pięknej, pięknej formy życia i czystości. I postanowiłem poddawać wszystko, co spotkam, co buduję, właśnie takiej transformacji, takiej przemianie. I kiedy paręnaście miesięcy temu powiedziałem sobie, musi być coś jeszcze więcej, coś, co gdzieś wtedy przed 30 laty pojawiło się w moim życiu, ale chciałbym pewne rzeczy połączyć. Chciałbym pewne rzeczy zobaczyć, poznać, jak to dzisiaj wygląda. Bo słuchajcie, jest niemożliwe, żeby coś, jeżeli było złe, żeby przetrwało tyle lat. 60, 50, 30. To jest niemożliwe. I co się okazało? Że spośród wielu rzeczy, które my poznajemy, co się zaczyna dziać i my w jakiś sposób inwestujemy, rozwijamy i nagle to się gdzieś wszystko rozmywa, mamy te swoje memento, to trwa rok, dwa, trzy, pięć, a potem gdzieś tracimy. Czego dowodem jest sytuacja w naszym kraju. Kiedy powstawała Solidarność, ten wielki ruch, to wszystko, okazało się to wszystko puchem marnym. Teraz robi się z wielkiego człowieka, jakim jest Karol Wojtyła, robi się to, co nie wypowiem. Ten wielki człowiek, cokolwiek by robił, byłby wielki, bo to ma dusza wielka. Ktoś powiedział, całe szczęście, że akurat przystąpił do tej formy Kościoła, bo dzięki temu świat się dowiedział. Dowiedziałby się w różnych innych momentach, gdyby się zajął czym innym. Ale Wojtyła się zajął właśnie tym. Właśnie tym, żeby dawać światło. O wielu rzeczach wiedział, ale nie milczał. Pracował intencją. I to jest niesamowite słowo. My pracujemy intencją. Dzieło od pana doktora, naszego syryjskiego przyjaciela, to jest dzieło, które również powstaje poprzez intencje. Bo w nim jest tchnienie. W intencji jest tchnienie. Przecież otwórzcie nam kaplicę świętego Gerona.
Czy myśmy walczyli? Czy myśmy pisali gdzieś, malowaliśmy ściany na Wawelu? Nie. Żeby piloci na Wawelu wspominali o szachramie wawelskim, o tej legendzie. Nie było mowy, to było zakazane słowo. Dziś pójdziecie na Wawel, weźcie przewodnika, to wspomina nawet sobie Wawel zaginiony, że tu jest taka legenda. Żeby na Wawelu podpisywane były międzynarodowe projekty. 3 lata temu, 2,5. Kolejne umowy i porozumienie Grupy Wyszehradzkiej. Ale mamy nowe. Nowe, bo to zostało spełnione. Mamy nowy program. Co to jest za program? Wiecie, co to jest za program. Bo samiście go przyjęli przez aklamację jednogłośnie. Pieczęć wolności. Iskra z Polski. I wolne miasto Lwów. I wielu ludzi, którzy widziało to na internecie, mówią, jak to zrobić na wolne miasto Lwów. A ja mówię, ja tego nie będę robił. Po prostu jest informacja, że może nastąpić, że się wydarzy. Nie wiem kiedy. Tak jak odebrałem informację, że otworzą nam kaplicę świętego Gedeona. I robiliśmy intencje. I przyszli ludzie na Wawel, otworzyli Gedeona. Czy myśmy coś otwierali? Nie. Niespełna 2 lata temu ktoś poprosił mnie, słuchaj, a może ty byś do parlamentu tam poszedł i tam namieszał swoją ręką. Tam ja? Bo coś się chodzi. Co? Masz jakąś intencję, żeby coś się wydarzyło? Ja mówię, mam intencję, żeby w Polsce nie było w 2001 roku w jesieni lockdownu. No ale to będzie. Musi być. Nie, nie musi. To my ci załatwimy papiery, wchodzisz do parlamentu i będziesz tam sobie działał. No i wszedłem. Niektórzy pamiętają. Zdjęcia, przepustka, korytarze, rozmowy. A mój znajomy mówi, to, a ty byś tam lepił, jakiś byś rozdawał tym posłom. I nie. Zrobimy to, co zrobiliśmy w Towarzystwie Zwolenników. Intencją. Ma nie być w Polsce lockdownu 2021, jeśli. Był? Nie był. Taka jest siła intencji. Oczywiście za tym nie stanął jeden człowiek, tylko mnóstwo ludzi. A jaką mamy dzisiaj intencję? Wolne miasto Lwów na przykład. A co to znaczy? Nie wiem. A kiedy się wydarzy? Nie wiem. A kto to zrobi? Też nie wiem. Ale wiem, że się wydarzy. I wracamy teraz do tej informacji sprzed 10 minut. I strasznie byłem ciekaw, jak się rozwija projekt, który mi pokazano 30 lat temu. Projekt, który polegał na przewartościowaniu świadomości, zmianie świadomości, aby zmienić pewne nawyki, aby zmienić pewne przyzwyczajenia. Ale wiecie co? Jeżeli coś jest dobrego i coś jest w zamyśle twórcy fajnego i on to da ludziom, ludziom w różnych nacjach, świecie, krajach, to wielu ludzi to może wykorzystać i zepsuć. I tak się stało w tym przypadku. Wielu ludzi użyło narzędzia tego do tego, żeby coś tu zepsuć. Bo przecież można kwiatkiem obdarować kogoś, ale można tym kwiatkiem kogoś zabić. I proszę Państwa, z wielkim trudem mi przyszło pojęcie tego, że jak teraz ten projekt, który wtedy 30 lat temu się pojawił, który doprowadził mnie do różnych rzeczy typu sekret życia, typu działania tutaj w medycynie naturalnej, działania tutaj w Towarzystwie Zwolenników, jak on dzisiaj wygląda? I wziąłem, zrobiłem niesamowity krok. Niektórzy mówią, to jest samobójczy krok. No ja nie. To jest odważny krok. Napoleon, jak prowadził swoje bitwy, ubierał czerwony płaszcz. Ale pod Waterloo włożył brązowy. Brązowy płaszcz. I brązowe spodnie. I postanowiłem zobaczyć, jak to jest. I dowiedziałem się od tych ludzi, że jest taki projekt, który się nazywał Ekologia Ziemi, Ratowanie Ziemi. Pytam się, od czego ratowali? Bo cymbalizmu, idiotyzmu, to on jest stały ten projekt. Ale pływają całe wyspy śmieci plastikowych. Stajemy się ofiarami plastików.
ofiarami opakowań. Stajemy się ludźmi, którzy nie zastanawiają się nad tym, co się dzieje dalej, jak kupujemy. Co się dzieje z tymi opakowaniami, co się dzieje z tymi produktami, na ile one wystarczą. I te wyspy plastików są coraz większe w świecie. Nawet pingwiny na Antarktydzie, jak się zbadano, mają pewne elementy tych plastików w sobie własnych, w swoim własnym ciele. Natura, na biegunach, na Arktyce, na Antarktydzie. I nagle pojawia się firma, która tworzy program My Green House, mój zielony dom. Ja się o tym dowiaduję. Ja muszę zaprosić tych ludzi na scenę. To już wam powiedzieli, o co chodzi. Bo mi się to bardzo podoba. Tylko co trzeba zrobić? Nauczyć się słuchać. Co to znaczy? To znaczy, że słuchać ze zrozumieniem. My Green House, za chwilę przedstawimy Państwu ten projekt z moimi znajomymi, z moją koleżanką, polega na prostej rzeczy. Na zmianie nawyku. Na zmianie nawyków kupowania. Ja ty teraz te nawyki miał. No potrzebuję mydło, idę do Rossmana, kupuję pojemnik i potem następny. A co robi z tym pojemnikiem? No wyrzucam do śmieci, tam sortuję. A co się dzieje dalej? No wszyscy tak robią. A jeśli wszyscy mają rację, to znaczy, że musimy jeść łajmę. No dlaczego tak mówisz? No bo muchy to robią, a jest więcej niż ludzi. A oni wszyscy to jedzą. Musimy zmienić nawyk. Nawyk w kupowaniu, w nawyk w używaniu. Bo jeśli, i teraz patrzcie, jak w twojej głowie się nie zmieni, to nie zmieni się gdzie? W kieszeni. To nie zmieni się w życiu, to nie zmieni się w zdrowiu. Bo wiem, że tego wrócę. Dlatego teraz, proszę Państwa, tutaj zapanuje pewne przegrupowanie dekoracyjne. Ja poproszę tutaj osoby, które reprezentują wspólnie ze mną program My Green House. Wspaniali ludzie, pani Gerda i jej kolega. Witamy serdecznie. Życie jest bardzo ciężkie, coś wnosić. Ja nie, aż po prostu. Właśnie, tak. I to my zrobimy porządek zaraz i będziemy to rozkładać. Będziemy o tym mówić, tak. Ja ci oddam mikrofon. Mam dwa mikrofony, jestem przygotowany jak profesjonalnie. Jeden. Słychać ten tutaj, tak? Ja ci dam mój, będzie lepiej. I chciałbym prosić ciebie, żebyś w prostym słowach opowiedziała, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Witamy się jeszcze raz oklaskami, przybyłaś daleka. Bo mamy house brzmi niesamowicie. Ja powiedziałam, no ale przecież to jest proste jak budowa cepa. No przecież rzeczy wielkie są proste. Oddajemy ci głos. Dziękuję bardzo. Proszę. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję organizatorowi spotkania za to zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ wiem, że to jest 21. spotkanie zwolenników Czakramu Wawelskiego. Powiem Państwu, że dla mnie 21 jest cyfrą wyjątkową, ponieważ w moim biznesie 21 to też jest magia. I myślę, że ta magia tego miejsca będzie dla mnie czymś niezwykłym dzisiaj. Gratuluję Państwu, że macie takiego przywódcę.